19 października w Galerii Promocja odbył się wernisaż wystawy malarstwa Anny Jodzis. Zapraszamy do obejrzenia relacji z wernisażu. Dzisiaj okazją do spotkania jest wystawa malarstwa artystki tak mocno związanej z Kotliną, z Jelenią Górą, pani Anna Jodzis, nasza prawie jeleniogórska artystka, bo mieszka kilkanaście kilometrów od Jeleniej Góry, związana ściśle ze środowiskiem artystów jeleniogórskich. Znajduje się w grupie tak zwanej Nowy Młyn. Artystka profesjonalna, ukończyła studia na uczelni łódzkiej, studia, które wymagały dużego wysiłku i świadczyły o tym, że dostała się na nie absolutnie bezdyskusyjnie, bo dwa wydziały jednocześnie, grafika i malarstwo. Ukończyła te studia planowo, bo studiowała w latach 83-88, a jak Państwu jeszcze powiem, że w międzyczasie przez 6 lat uczyła się u mistrzów japońskich, prawda? 6 lat kaligrafii i w 86 roku, więc szybko obliczyłam, że musiała być na trzecim roku studiów, wzięła udział w międzynarodowym konkursie i zajęła drugie miejsce. To potwierdzenie ogromnego talentu i pracowitości. Jest to na swój sposób retrospektywna wystawa, bo pokazuje i tematykę zróżnicowaną bardzo, proszę Państwa, i potwierdza, że nie tylko z niej grafik, ale malarz, bo maluje praktycznie to we wszystkich technikach, bo malarstwo olejne i akryl, i akwarela, i pastele, proszę Państwa. Dzisiaj koło mamy stoi córka, proszę Państwa. Córka jako dowód na to, jak zawsze mówię, że Bozia daje mamie talent czy ojcu, a potem przekazuje ten talent rodzic w drugim pokoleniu. I to jest na to dowód. Te konie, które się już tu kilku osobom tak bardzo podobały, mnie zresztą też, to właśnie namalowała córka. Aktualnie chodzi do Liceum Sztuk Plastycznych. Myślę, mamo, że niedługo będzie studentką, może nie łódzkiej szkoły, tu bliżej wrocławskiej. Zapraszam do oglądania, ale wcześniej udzielam jeszcze głosu. Może pani Ania będzie chciała coś nam powiedzieć od siebie. Bardzo proszę. Witam wszystkich serdecznie, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że będzie miło się podzielić tym, co zrobiłam. Proszę mi powiedzieć, w czym pani czuje się lepiej, w malowaniu na szkle czy w malowaniu na płótnie? Zdecydowanie jednak preferuję olej. Dobrze się czuję w jednym i drugim, niemniej jednak technika olejna jest dużo prostsza, łatwiejsza, dużo większe są możliwości wyrazu.
patrząc na dzisiejszą wystawę, tematyka jest bardzo, bardzo różnorodna. Ale inspiracja jest jedna, że jednak natura po prostu jest takim kluczem tutaj do inspiracji i poza nią właściwie nie wychodzę. Tyle jest pięknego wokół, że jakoś trudno nie próbować tego wyrazić i podzielić się tym. Niektóre obrazy przedstawiają na przykład góry. Czy czuje się Pani z nimi jakoś szczególnie związana? No na pewno szczególnie, bo już wiele lat temu bardzo często jeździłam w Tatry, bo uwielbiam Tatry. I skończyło się na tym, że jednak mieszkam też w górach trochę niższych i ostatnio, zwłaszcza jak zabierałam się za jakiś obraz, zawsze się kończyło na tym, że malowałam góry. Jaką rolę odgrywają w Pani sztuce emocje? No, emocje o tyle odgrywają rolę, że stara się je wyrazić i dzielić się tymi uczuciami, bo emocje wiążą się z uczuciami. I jakby nie było, przynajmniej mnie chodzi o jakieś przekazanie uczuć związanych z tym, co widzę, z jakąś rzeczywistością, z naturą. I no, wiąże się to właśnie z jakimś klimatem, a to wszystko wiąże się z emocjami. Studiowałam kaligrafię chińską i japońską, ale nie w Chinach, tylko w Łodzi, a za to u prawdziwego nauczyciela, mistrza kaligrafii. I muszę przyznać, że największe jakieś takie doświadczenie, jakie wyniosłam z nauki, to jednak na lekcjach kaligrafii. Nie na uczelni plastycznej, tylko właśnie na lekcjach kaligrafii. Dało mi to największy jakiś warsztat, gdzie po prostu jakby zdobyłam pewną umiejętność operowania tym pędzlem i to myślę, że wychodzi też w obrazach poprzez operowanie pędzlem, zwłaszcza takie mam upodobanie jednak do linii. Też lubię bardzo robić rysunki tuszem, pędzlem, czy jakimkolwiek innym narzędziem, ale właśnie linia to jest taki mój główny środek wyrazu.